Cześć, z tej strony Mateusz z apton.pl. Mam dzisiaj dla Was do zaprezentowania gitarę Ortega RCE-138T4. Jest to gitara klasyczna, jednak nie jest to klasyczny wygląd takiej gitary, o czym opowiem za chwilę. Może zacznę od tego, co takiego niezwykłego jest w tej gitarze. No, niezwykłe jest to, że jest to gitara klasyczna z elektroniką, więc możemy ją elegancko podłączyć pod wzmacniacz, nadać innego brzmienia. No i kształtem też bardziej dla mnie przypomina gitarę akustyczną. Takim głównym wyznacznikiem tego, że tak sądzę, jest to, że korpus zaczyna się dopiero w 14 progu. Gitara ma ewidentny kształt właśnie gitary akustycznej, cutaway, wszystkie tutaj straploki. Dlatego uważam, że nie jest to właśnie klasyczny wygląd takiej gitary. Ale od początku. Zacznijmy od gryfu. Gryf mahoniowy z lakierowanym wykończeniem. Podstrunnica to drewno Lauren Indian, czyli w zasadzie fikus ceniony za swoją twardość. Dodatkowo gryf typu slim jest dość cienki, jak dla mnie wygodny. No i podstrunnica jest zaokrąglona, co też daje wygodę w chwytaniu. Top jest to lity świerk, wykończenie jest lakierowane, błyszczące. Na topie mamy sygnowaną rozetę, do której wykorzystano orzech, klon i białą perłę. Tył i boki jest to mahoń, czyli też twarde, wytrzymałe drewno, które zatrzyma ten dźwięk i wypchnie na świerkowy top. Na mostku spotykamy rozwiązanie, które Ortega często stosuje, czyli 12 otworów, po 2 na każdą strunę. Jak wspominałem też w poprzednich testach, dla mnie jest to świetne rozwiązanie. Struna dzięki temu bardzo szybko łapie swój strój i nie rozstraja się. Mega dobry zacisk tworzą te 2 otwory na każdą strunę, także tutaj jak najbardziej na plus. Na główce mamy klucze od Ortegi, złote wykończenie, a w zasadzie same klucze w wykończeniu czarnym. Spełniają swoją funkcję, trzymają strój tak jak trzeba. Jak wcześniej wspomniałem, w tej gitarze mamy elektronikę. Jest to elektronika Ortega Magus Pro, czyli w zasadzie to, co można spotkać w większości gitar Ortega. Mamy tutaj wbudowany stroik, potencjometr głośności oraz 3 potencjometry częstotliwości niskie, średnie oraz wysokie tony, światełeczko od bateryjki, no i jeszcze taki przycisk Phase, który dodaje jeszcze takiego efektu brzmieniowego. Zobaczycie na próbkach, o co chodzi. To wszystko jest połączone z piezo, który właśnie na mostku zbiera nam dźwięk, oraz tutaj z wejściem jack, przy którym mamy miejsce na naszą baterię 9, która jest niezbędna do tego, aby to działało. Mamy w tej gitarze również straploki zamontowane w tych oto miejscach. No to teraz kilka słów o moich wrażeniach. Akustyczne brzmienie bardzo mi się spodobało. Ciepłe, dość selektywne. Jeżeli chodzi o strój, to też jest on tutaj trzymany na dalszych progach. Nawet dzięki temu zdecydowałem się
użyć tej gitary w nagraniach w studio, gdzie nagrywałem właśnie swoją płytę. No i byłem tam mega dobrze zaskoczony, jak zebraliśmy właśnie mikrofonami brzmienie akustyczne tej gitary. Ciepłe, głębokie brzmienie. To jest ta cecha, która najbardziej mnie ujęła. Właśnie w dalszych pozycjach też wszystko brzmiało selektywnie. Nie było jakiegoś tam mułu tak zwanego, że to po prostu wszystko razem selektywnie wybrzmiewało. Natomiast gdy podłączałem już gitarę do wzmacniacza, musiałem jednak troszeczkę czasu spędzić, żeby to ustawienie brzmienia mi odpowiadało. No myślę, że to jest po prostu naturalna rzecz, zwyczajne techniczne sprawy, które każdy z nas przy podłączaniu do wzmacniacza musi przebrnąć. Jednak bardziej tutaj stoję za brzmieniem akustycznym tego instrumentu. Dla mnie Slim Gryff jest mega wygodny, sam też posiadam moją główną gitarę w tego typu gryfie. Nie lubię, gdy gryf jest taki tłusty, tylko właśnie cieniutki. Wtedy mam mega fajną dostępność tutaj do wszystkich dźwięków. No właśnie pierwszy raz spotkałem się, żeby gitara klasyczna miała korpus rozpoczynający się dopiero przy 14 progu, więc jest tutaj bardzo szeroko jak przy gitarach akustycznych. Bardzo fajnie, bardzo lubię gitary klasyczne i ich ciepłe brzmienia, a ta gitara na pewno takie brzmienie posiada. A więc dla kogo jest ta gitara? No na pewno dla kogoś, kto ceni sobie przyjemne, ciepłe, akustyczne brzmienie gitary klasycznej, ale również dla tych, co potrzebują taką gitarę klasyczną nagłośnić. Śmiało polecam tutaj i profesjonalistom, i amatorom. Mi się wydaje, że każdy będzie z niej zadowolony. Dodatkowo w zestawie dostajemy pokrowiec, który będzie chronił nam tą gitarę, więc możemy ją zabierać w trasę, na koncerty, czy po prostu cieszyć się nią w swoim domu.